2021 to rok, w którym mija dokładnie 90 lat od powstania klubu motocyklowego Gryf oraz 20 lat od jego powojennej reaktywacji. Z tego powodu w Muzeum Regionalnym w Siedlcach otworzono wystawę pod tytułem Motocykle Siedlce – Zarys historii motoryzacyjnej w Siedlcach. To jest taki przekrój, co się działo tak, na przestrzeni tych lat w Siedlcach. I możemy się dowiedzieć, kiedy powstał klub motocyklowy Gryf w Siedlcach, czym się zajmował. Później w czasach powojennych, co się działo w tym mieście, typu żużel, motocross. I też lata współczesne, czyli reaktywacja klubu motocyklowego Gryf. Pomysł narodził się podczas pandemii koronawirusa, gdy muzeum było zamknięte. To się zrodziło z pomysłu, tak, z kilku rozmów i po prostu zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy rozmawiać, spisywać jakieś pomysły, rozmawiać z ludźmi, wykonywać telefony, zbierać materiały i tak naprawdę dzisiaj właśnie owocem tej pracy jest ta wystawa. Po kilku rozmowach, spotkaniach postanowiliśmy, że nie zostawimy tego tak sobie i zorganizujemy wystawę o historii i klubu Gryf, i motoryzacji jako takiej, która zafunkcjonowała w naszym mieście. Klub Gryf istniał od 1930 roku do wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 2001 roku nastąpiła reaktywacja. Wraz z upływem lat powstawały oddziały klubu w Warszawie, Sokołowie Podlaskim, Garwolinie, Nomadzie oraz w Radomiu. Członków klubu rzecz jasna połączyła wspólna pasja oraz wyznawane wartości, takie jak braterstwo czy chęć niesienia pomocy innym. Wspólna pasja do motocykli, chęć tworzenia tak naprawdę imprez rzeczy dla ludzi, dla innych mieszkańców tego miasta i nie tylko. Same Siedlce od wielu lat są nierozerwalnie złączone z motoryzacją i śmiało można stwierdzić, iż tego typu eventy to swoiste kultywowanie lokalnej tradycji. Siedlce są związane z motoryzacją. Myślę, że tutaj istnieje wiele klubów, to nie tylko Gryf. Gryf jest na pewno najstarszym, ma największe tradycje. Ale co roku organizowane są zloty fanów motocykli, poświęcenie motocykli, także zainteresowanie tym tematem jest ogromne. Jednym z ludzi, którzy przekazali swoje eksponaty na rzecz wystawy, był pan Wojciech Jagodziński, mieszkaniec Siedlec, a prywatnie wielki miłośnik motoryzacji. Jego rower z 1936 roku został wyprodukowany w Warszawie przez wytwórnię rowerów Antoniego Rybowskiego. To jest rower produkowany przez A. Rybowski Warszawa na ulicy Karolkowej. Ten rower przed wojną to kosztował w granicach około 100 zł, między 90 a 100, 110, to zależy od wyposażenia. Tam ma konkretnie drewniane felgi, no i był sprzedawany często na raty, to rata wynosiła 5 zł miesięcznie, a jeżeli nauczyciel w tym czasie zarabiał przeciętnie około 100 zł do 120, no to już wiadomo, że ten rower to sporo kosztował. Spory udział w ówczesnej produkcji jednośladów miały radomskie zakłady metalowe Łucznik. Jeśli chodzi o Łucznika, to wszystko było wykonywane polskie, było bardzo dobrej jakości. Z tego co słyszałem, nawet do Japonii były importowane te rowery. Co prawda drogie, także. Na wyposażeniu wojska też znalazły się te rowery. Oprócz roweru na wystawie przeważały prawdziwe motoryzacyjne białe kruki. Na wystawie jest bardzo rzadki egzemplarz Sokoła 600 odmiany wojskowej. Tych motocykli wyprodukowano trochę ponad 1000. Oprócz działalności eventowo-motoryzacyjnej, członkowie klubu aktywnie angażują się również w różnorakie akcje charytatywne. Co roku uczestniczymy w akcji Motoserce. Rok temu chociażby tutaj zrobiliśmy zrzutkę pieniędzy i przekazywaliśmy dary dla instytucji potrzebujących. Wystawa pod tytułem Motocykle i Siedlce – Zarys historii motoryzacyjnej w Siedlcach będzie czynna do 10 października.